Witam serdecznie Olku po raz kolejny na moim kanale. Witamy wszystkich naszych słuchaczy. Witam, Myślę, witam. że nadszedł w końcu czas, żebyśmy dotarli do hermetyzmu i żebyśmy wyjaśnili zagadki hermetyzmu. Także oddaję Ci głos. Tak, hermetyzm to bardzo ciekawy aspekt naszej historii, wiedzy, filozofii, religii, który tak naprawdę no, przewija się, tak jak kiedyś mówiliśmy o zaginionej wiedzy, przez no, praktycznie wszystkie znane nam części historii, od starożytności poprzez średniowiecze, to tam słabo, ale bardziej potem renesans i całe późniejsze czasy, aż do współczesności, to tak naprawdę w większej części tej historii hermetyzm wywierał ogromny wpływ, jak sobie nawet zobaczymy, na największych myślicieli, znanych geniuszy, wynalazców i wielu, wielu takich innych. Sam hermetyzm, sama nazwa pod, pochodzi od Hermesa Trismegistosa, ponieważ hermetyzm nie jest ani filozofią, ani religią. Często nawet się, mówi, że jest filozofią, religią, takie jest określenie nawet w akademickich tutaj artykułach czy książkach. I hermetyzm to tak naprawdę wszystkie znane nam starożytne i późno starożytne teksty, jakieś dokumenty, cokolwiek, przypisywane. Hermesowi Trismegistosowi, czyli autorstwo musi być przypisane Hermesowi Trismegistosowi, a sam Hermes Trismegistos, no to wiemy pewnie z mitologii greckiej, jest bóstwo nazywane Hermesem, a Trismegistos to taka połączona część tego Hermesa greckiego i egipskiego boga mądrości Tota. I właśnie się nazywa go Hermes Trismegistos, stąd właśnie od tej nazwy Hermetyzm i Hermes Trismegistos. Trismegistos oznacza po trzykroć wielki. I co ciekawe, to nie jest jakiś późniejszy dodatek, lecz i Hermes oryginalny grecki i nawet sam Toth w późnej starożytności mieli ten przydomek. Toth nawet wydaje mi się, że na kamieniu z rozety ma ten przydomek, właśnie po trzykroć wielki. Więc Hermes Trismegistos ktoś może powiedzieć, że właśnie jest to takie bóstwo, które wyniknęło z połączenia Hermesa. Greckiego i egipskiego Tosa, ale można powiedzieć, że w jakimś sensie są to dwie i te same osoby. Możliwe, że Grecy po prostu w dużej części przejęli tak, wiedzę i całą mitologię za Tosem i po prostu schelenizowali go jako Hermesa. I właśnie mówię, schelenizowali, warto teraz wspomnieć, bo tutaj mówimy o Grecji, Egipcie. No skąd, z, jakiego tutaj, z jakiej epoki ten hermetyzm i te teksty hermetyczne pochodzą? I one pochodzą od III wieku przed naszą erą do III wieku naszej ery, czyli późna starożytność. Jednak, jak sobie zobaczymy, to te teksty hermetyczne mają w sobie dużo tradycji i mitologii pochodzącej ze znacznie starszych tutaj części starożytnego Egiptu, więc to nie jest tylko tam taki filozoficzno-religijny wymysł późnej starożytności, lecz tak naprawdę hermetyzm łączy w sobie wierzenia Egipcjan, łączy wierzenia Greków i łączy tak naprawdę wiele innych wierzeń, ponieważ zauważmy, że Trzeci wiek przed naszą erą do trzeciego wieku w naszej ery to czas e, tak naprawdę, czas hellenistyczny i czas później po tym jak Rzym podbija Egipt, czyli czas w którym no, Aleksandria, bo to tam to była stolica tak naprawdę, w której ten hermetyzm najprawdopodobniej powstał, Aleksandria po podbojach Aleksandra Wielkiego była tyglem kultur. I w hermetyzmie możemy wyszukać wątki egipskie, greckie, później rzymskie, ale też i Perskie, kawalistyczne i tak naprawdę hermetyzm często uważa się za taką próbę, próbę stworzenia uniwersalnej teologii i filozofii jednocześnie. Dlatego tak naprawdę ona jest zlepkiem wielu różnych tutaj idei, i nawet bym powiedział, że nie bezpośrednio łączy ona ze sobą ideę ze starożytnych Indii. Nie bezpośrednio, ponieważ najprawdopodobniej z samych Indii te idee nie. No, nie przyszły, lecz no, po tych podbojach, no to te idee, na przykład z Persji, tak, czy z Bliskiego Wschodu, były przesiąknięte też, również wiedzą ze starożytnych Indii, więc to wszystko tak naprawdę w Hermetyzmie znajdziemy. Znajdziemy taką próbę stworzenia uniwersalnej filozofii, teologii, religii, która ma wyjaśnić największe zagadki tego świata. Często nazywa się taką próbę, nazwa tego próbę stworzenia takiej uniwersalnej, Takiej powiedzmy, właśnie filozofię teologii, która w jakimś sensie ma w sobie legendę tego Hermesa Trismegistosa, że jest jeszcze starsza, jeszcze starożytna. To się często nazywa po łacinie priska teologia, czyli starożytna taka teologia, i wiele osób szukało, i tak naprawdę nadal pewnie szuka takiego właśnie takiej uniwersalnej idei systemu właśnie filozoficzno-teologicznego, który byłby gdzieś który gdzieś miałby korzenie w odległej, odległej starożytności, tak? To tak jak na przykład poszukiwanie zaginionej wiedzy z Atlantydy, tak? Więc tym jest hermetyzm i dlatego też jest on bardzo interesujący, ale jest on również też ważny z perspektywy naszej historii. I tak jak mówię, te teksty gdzieś powstały, w większości z nich autorzy są nieznani. One powstały od III wieku przed naszą erą do III wieku naszej ery i później na wiele, wiele lat zaginęły. Ponieważ tak jak mówię, trzeci wiek, tam trzeci, drugi II wiek nasz, przed naszą erą to było wtedy, gdy Grecja, Aleksander Wielki tak podbija Egipt i wtedy mamy Aleksandry, tak, bibliotekę aleksandryjską, na przykład nawet Eratosthenes z tak znany tutaj Grek, który zmierzył obwód właśnie Ziemi, zmierzył rozmiar, wymiary Ziemi. Mieszkał w Aleksandrii, był nawet takim naczelnym dyrektorem, można to nazwać, takim naczelnym tutaj prezydentem. No, takim naczelnikiem tej biblioteki aleksandryjskiej, to on też często właśnie wspominał o tym hermetyzmie. I wtedy potem właśnie mamy, że Egipt, to był upadek Egiptu. Tak na pewno najpierw Grecy podbyli, potem Rzymianie podbili, tak, potem sam Rzym upadł i przez te wieki średnie. Ten hermetyzm gdzieś zaginął. On może był gdzieś znany w małych kręgach, jednak gdzieś on zaginął. Najprawdopodobniej kopie tych tekstów hermetycznych powędrowały do Bizancjum, które no chciało w pewnym momencie, później również oczywiście uchyliło się ku upadkowi, ale chciało w pewnym momencie, no... Żeby ta wiedza z tego powiedzmy całego imperium rzymskiego gdzieś przetrwała, więc kopiowano wiele tekstów i do Bizancjum, tak, zanoszono, tam też kopiowano część, część wcześniej kopiowano, tak, żeby tam zebrać jakąś skarbnicę tej starożytnej wiedzy przez całkowitym zatraceniem po upadku Cesarstwa Rzymskiego. I później te teksty nagle trafiły na dwór do Włoch, dwór kosmy medyceusza, i gdy je tam zobaczono, to zaprzestano tłumaczenia wszelkich innych tekstów, a to był okres, właśnie to był renesans, tak? czyli no powrót do tej wiedzy antycznej. Wtedy zaczęto się ponownie interesować na przykład platonizmem, tak? filozofami greckimi, i w tamtym czasie akurat tłumaczono dzieła Platona. I gdy nagle znaleziono te teksty hermetyczne, i nagle te teksty, te traktaty się tam pojawiły na tym dworze, to przestano tłumaczenia wszelkiego innego i zajęto się tymi tekstami, ponieważ zauważono w nich no, takie bogactwo wiedzy i nawet już wtedy myślano, że może one są no właśnie tą priska teologią tą jakąś starożytną niezwykle starą teologią która była no, prawdziwą filozofią prawdziwą religią, tak więc tak pomyślano i zaczęto tłumaczyć te teksty, większość tych tekstów była napisana w języku greckim a część pochodziła a część była napisana w języku Łacińskim. I tak te teksty trafiły, i te teksty, tak naprawdę, w ogromnej mierze zainspirowały największych tutaj myślicieli okresu renesansu. Nawet Kopernika zainteresowały. Nie wiadomo, czy tak zainspirowały, że on tą swoją teorię heliocentryzmu odkrył w Hermetyzmie, ale na początku swoich słynnych obrotach sfer niebieskich, Kopernik cytował Hermesa Trismegistosa z tych Tekstów hermetycznych i cytował taki fragment, tu nie wiem, czy dobrze pamiętam, parafrazuje, że słońce to jest prawdziwy bóg tutaj na Ziemi. Co to znaczyło? To jest nawiązanie do pewnie większość osób z nas, ezoteryki, jak na górze, tak i na dole, tak prawo korespondencji, że po prostu na różnych poziomach egzystencji tak? rzeczy mają swoją korespondencję. Czyli tak samo jak. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, tak? Czyli powiedzmy, że człowiek jest na niższym poziomie, tutaj powiedzmy świata materialnego, jest odzwierciedleniem w jakimś sensie Boga, a Bóg jest gdzieś wyżej, tak? To tak samo, jak gdzieś wyżej, tak gdzieś na dole, tak? Czyli słońce jest swoim odpowiednikiem na tym poziomie Układu Słonecznego tak, Boga jest takim odpowiednikiem. Jest możliwe, że no właśnie, to trochę zainspirowało Kopernika, że może to Słońce jest w centrum, tak, Układu Słonecznego, a nie Ziemia. I również takie osoby jak Pico della Mirandola, znany filozof, też włoski, czy Giordano Bruno, który później został spalony na stosie za herezję. Wiele, wiele naprawdę postaci z renesansu było zainspirowanych tym hermetyzmem i trochę też dlatego, że ten ten hermetyzm został już na początku uważany przez Marcillo Ficino, który pierwszy go tłumaczył za najprawdopodobniej taką starą, jakąś może prawdziwą tą religię, jak to źródło, tak, wszelkich wierzeń, wszelkich filozofii. Możliwe też, że, że stąd te osoby, które w renesansie miały ten korpus hermetyczny, który później został tak nazwany, do tego też przejdę, może dlatego tak w tym renesansie zaczęto się z powrotem interesować tą starożytnością, ponieważ w tym hermetyzmie była mowa właśnie było powiązanie wielu starożytnych filozofii i religii i to mogło zainspirować do tego powrotu do korzeni do tego, że no właśnie te wieki średnie może były trochę takie w dołku, jeśli chodzi o jakiś powiedzmy rozwój taki filozoficzny, tak? No religijny tam było, wiadomo, ale kościół katolicki tutaj wszystko miał w swoim tutaj monopolu, tak? Więc możliwe, że dzięki temu, że zobaczą, że w tych księgach, tych tekstach hermetycznych, jest dużo starożytnej wiedzy, która jest zaawansowana, która łączy się właśnie z ideami Platona z, z i z ideami innych największych myślicieli, to może dlatego w tym renesansie pomyślano a może wrócimy do tych korzeni, może wrócimy jeszcze bardziej do tej starożytności. Więc dlatego tak naprawdę uważam, że ten hermetyzm jest nie tylko ciekawy, lecz również ważny, ponieważ on odgrywał bardzo dużą rolę w renesansie, a tak naprawdę to od tego renesansu, tak, po wiekach średnich, które również nazywamy wiekami Ciemnymi, które nie były no, najlepsze, powiedzmy sobie, tak? Od tego renesansu mamy rozkwit, tak, intelektualny, rozkwit humanizmu. Możliwe też, że właśnie ten rozkwit humanizmu, tak, i tego, że no może. Nie tylko ten kościół katolicki jest ważny, tak i ta religia i cały ten feudalizm, lecz również no, jednostka ludzka jest ważna. Możliwe, że to też się wzięło stąd, że w hermetyzmie często się mówi, że człowiek to tak naprawdę no tak jak mówiłem, że odpowiednik Boga, tak, ale człowiek, no to właśnie na tym poziomie egzystencji też ma w sobie jakąś boskość, że człowiek jest czymś znacznie, ale to znacznie więcej. I te pierwsze teksty, jest tam kilkanaście tych traktatów, nazwano korpusem hermetycznym. I ten korpus hermetyczny, który odnaleziono i przetłumaczono w renesansie, jest tak naprawdę no, tą główną częścią, największą, bym powiedział, tego, całego hermetyzmu, a większość osób pewnie zna hermetyzm na przykład z Kybalionu, ale to nie można się mylić, Kybalion to jest już dwudziestowieczny tekst, na pewno zainspirowany hermetyzmem, lecz nie jest to oryginalny, jakiś starożytny tekst, no chyba, że naprawdę taka tradycja gdzieś się w tych tajnych stowarzyszeniach, jak my ostatnio mówiliśmy zachowała, może gdzieś ten Kybalion naprawdę był, ale wątpię, że aż od tamtej odległej starożytności. Jednak Kybalion, tak jak mówię, był zainspirowany i stąd te prawa, takie jak prawo mentalizmu czy korespondencji, znajdziemy z łatwością czy w korpusie hermetycznym, czy w innych tekstach hermetycznych, ponieważ to nie tylko korpus hermetyczny, ponieważ było znacznie więcej tekstów, które były przypisywane Hermesowi Trysmegistosowi. Tak jak mówię, Hermetyzm to te wszystkie teksty, które były przypisywane temu akurat Hermesowi Trismegistosowi. Mamy również inne teksty takie tam jak Asklepius mamy również wzmianki u innych starożytnych kronikarzy, historyków, geografów o tych tekstach, więc to są takie tylko wzmianki, tak. Mamy również kilka takich, powiedzmy, źródeł, które później odnaleźliśmy. Część tekstów hermetycznych również później odnaleziono w zwojach z Nadmorza Martwego, tak? I w ogóle hermetyzm, no właśnie, zwoje z nad Morza Martwego, to tak naprawdę się mówi o bibliotekach gnostyckich, tak? Czy bibliotekach z Nadhamadii, tak? A tak naprawdę hermetyzm, Zalicza się do gnostycyzmu, ponieważ gnoza, czyli idea tego, że wiedzę możemy poznać poprzez jakiś wgląd wewnętrzny, wgląd duchowy, intuicję, a nie tylko poprzez no, badanie świata, tak? to ta gnoza, tak jak w gnostycyzmie, też jest w tym hermetyzmie i jest ona bardzo, ale to bardzo ważna, i właśnie to ona jest tym też aspektem boskim według hermetyzmu w człowieku. Tak? Dzięki tej gnozie możemy doświadczyć tej boskości, wyjść poza ramy tego materialnego świata, więc jeżeli uznamy gnosty... gnozę, tak gnostycyzm jako nie tylko sekty wczesnochrześcijańskie i takie tam, lecz również uznamy za to, że mają w sobie tą ideę gnozy, to wtedy hermetyzm jest zaliczany do gnozy, i tak mówię jest kilka. Kilka takich naprawdę opisów, czym jest gnostycyzm, a czy nie. Niektórzy twierdzą, że tylko sekty wczesnochrześcijańskie, tak? A inni, że wszystko co jest oparte na tej gnozie i mniej więcej z tego samego tak okresu. Więc to też jest ważne, że niektórzy mówią, że o, hermetyzm, a oni są na przykład wiele osób tutaj z wyznawcami gnostycyzmu na przykład. Ale to nie jest, oznacza, że też dwie rzeczy się wykluczają, tak? Tak naprawdę nawet Powiedzmy, chrześcijaństwo z gnostycyzmem się nie wyklucza, ponieważ na początku chrześcijaństwa ten gnostycyzm też był akceptowany, to później. No właśnie, później wyśmiano to tam jako herezję, uznano i takie tam. Więc wiele osób, no właśnie, warto tutaj wiedzieć te rzeczy, bo wiele osób właśnie krytykuje całkowicie do wyeliminowania dla nich jest Kościół, tak, katolicki, a nie widzi, że te idee tak naprawdę w dużej części są tymi samymi ideami, tylko gdzieś ukrytymi za tymi innymi wierzeniami, w które te osoby na przykład wierzą, czy tymi poglądami, które popierają. Więc to jest też ważne. No i właśnie tutaj mamy też taki, taką część trochę gnostycyzmu i gnozy. No to też były podobne e, tak naprawdę epoki, tak? Nawet ten trzeci wiek naszej ery, drugi, kiedy te teksty hermetyczne też były spisywane. Ale tak jak mówię, te teksty hermetyczne nie tylko, że one są z tej później starożytności, lecz również znajdziemy w nich, tak jak naprawdę, no w każdej filozofii ogromną Ilość wcześniejszej wiedzy, więc to nie jest tak, że one tylko są takie późne i powinniśmy je wykluczyć, jeżeli szukamy. Takiej, tak jak szukano w renesansie tej priska teologii, tej pierwszej teologii, czy religii, czy filozofii, jak to woli, tak? Lecz te teksty no, są właśnie dorobkiem tak naprawdę ogromnej wiedzy antycznej. One powstawały w Aleksandrii, tak? Mamy bibliotekę aleksandryjską, mamy Aleksandrię po podbojach Aleksandra Wielkiego, gdzie ta ogromna część wiedzy ze wschodu, tak? Cała wiedza judaistyczna, cała wiedza kabalistyczna, wiedza perska, może nawet wiedza z Indii, tak? Więc to był, tam był tygiel. Kultur, tygiel, filozofii różnych, i to tam wszystko jest połączone. I tak naprawdę mówię, każdy tak naprawdę późniejszy filozof czerpał też z wcześniejszych, tak naprawdę, dzieł. Tak jak się mówi, że filozofia to tylko przypisy do Platona, no bo większość filozofów czerpała z Platona, bo to są takie powiedzmy podstawy. Tak samo jak Hermetyzm czerpał ze znacznie, znacznie starszych źródeł, ze znacznie, znacznie starszych wierzeń, i nie powinniśmy właśnie tylko ignorować, to jak niektórzy wsadzają do jednego wora. Że to koniec, średnio, koniec starożytności, tak, że ten Hermes Trismegistus to jest postać wymyślona. No nie do końca, ponieważ mamy jakieś wzmianki, że ta postać też funkcjonowała wcześniej tak? w tych różnych imionach, więc jest to bardzo ciekawe. W Hermetyzmie mamy też dużo platonizmu, neoplatonizmu, tak, ale to. Nie oznacza, że to jest tylko tak, że platonizm zainspirował tych, te osoby, które pisały ten Hermetyzm. Tak? To nie do końca jest tak, ponieważ na przykład sam Platon często korzystał z wierzeń tak, czy z opowieści starożytnych Egipcjan. Platon przecież sam mówił o bogu mądrości egipskim Tocie, który jak wprowadził pismo do starożytnego egipsku do Egiptu, to ludzie zaczęli tracić pamięć, bo wszystko zaczęli spisywać, tak? Więc to nie jest tak, że jedno, tylko, na przykład tylko platonizm i tylko to, powiedzmy, takie wierzenia wczesnochrześcijańskie wywarły wpływ na hermetyzm, lecz również było najprawdopodobniej vice versa, tak jak mówię, tamten czas to był tygiel różnych filozofii, różnych religii, różnych wierzeń i wiele osób tak naprawdę w tamtym czasie... Próbowało odkryć, no właśnie, taką uniwersalną religię, uniwersalną prawdę. Tak jak w gnozie, tak? Chodzi o wgląd wewnętrzny, tak? Też o poznanie takiej prawdy, która może być za tym światem materialnym trochę ukryta, tak? Często się mówi, że demiurg czy archonci manipulują tym światem materialnym, tak? Czy nawet w niektórych odmach gnostycyzmu jest, że to wszystko jest takim trochę więzieniem, tak? Cały ten materialny świat. W hermetyzmie, ja lubię hermetyzm z tego względu, że gnostycyzm może być taki trochę skrajny, negatywny czasami, że to jest więzienie, tak, że jesteśmy właśnie w klatka i tam tym podobne, a w hermetyzmie jest to tak pośrednio. Hermetyzm też akceptuje istnienie czegoś jak Demiurg i siedmiu archontów, co nazywa często siedmioma zarządcami, no, w sumie tak jak Platon, tak. Jednak hermetyzm mówi, że tak, ta materialna rzeczywistość jest w jakimś sensie zmanipulowana i jest w jakimś sensie więzieniem, tak? Że w jakimś sensie ciało materialne jest ograniczeniem dla duszy ludzkiej. Jednak nie oznacza to, że to ma nad nami całkowitą władzę i nie oznacza to, że to jest złe. To po prostu tak jest, tak jest niższa i wyższa natura człowieka. To jest jedno z takich ważniejszych powiedzmy twierdzeń w hermetyzmie, że istnieje niższa natura człowieka, prymitywne popędy, tak? Taka powiedzmy natura zwierzęca w nas, ale istnieje też wyższa i mamy wybór, czy może czy tylko będzie Zaspokajać swoje pobudki, czy będziemy dążyć do czegoś więcej, dążyć do oświecenia I właśnie to się też łączy z tą ideą, że człowiek jest jakby w sensie Bogiem. I to się też łączy, to, że człowiek jest w jakimś sensie powiedzmy, Bogiem, że został stworzony tak jak w, powiedzmy w Biblii, tak? Na podobieństwo Boga. To jest to samo w hermetyzmie, tylko trochę bardziej wyjaśnione. Na podobieństwo Boga. I z tego względu, co ciekawe, Demiurki i archonci byli zazdrośni i. Chcieli człowieka uwięzić w tej klatce. To jest ciekawa historia, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, tak? Czy jakiś był lepszy po prostu, tak? A ten demiurg to był tylko takim zarządcą tego materialnego wszechświata, Takie, tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, tak? Odnośnie no filozofii materialistycznej, że wszechświat tak nasz materialny to tylko jakaś część, tak? Coś może być poza nim, to tylko taka część materii. I tak samo ten Demurg miał tylko tym zarządzać i co ciekawe tam jest, że był zazdrosny człowieka, że ten człowiek ma jakieś wyższe możliwości. Może ten człowiek właśnie może być i w świecie materialnym i poza nim, tak? Może on może jakoś podróżować pomiędzy tymi wymiarami, ta dusza ludzka oczywiście. Więc Demurg był zazdrosny i ze względu, że zarządzał tym materialnym wszechświatem, to stworzył Ciało ludzkie i tutaj jest nawiązanie do innych religii i systemów wierzeń, nie tylko religii, w których się mówi, że człowiek został ulepiony z gliny, tak? Ale to ulepienie z gliny według hermetyzmu jest interpretowane, i to nie jest całkowicie odmienne od Biblii, to nie jest w sprzeczności, jak niektórzy twierdzą, tak? Czy z innymi wierzeniami. Lecz Tutaj w tym stworzeniu człowieka z gliny chodzi o ciało materialne, tak? W hermetyzmie jest, że Demiurg stworzył człowieka, to stworzył ciało materialne, dusza ludzka zapragnęła jego, wcieliła się, weszła w niego, nie wiemy jak to miało miejsce, tak? I z tego względu została uwięziona. I tutaj trochę mamy podobieństwa do takiej karmy reinkarnacji, że, no właśnie, ze względu, że człowiek zapragnął tego ciała, tak? Zaczął tworzyć coś na podobieństwo karmy, tak? Jakieś przywiązanie do tego, przez co. Czym dłużej będzie w tym, powiedzmy, za, gonił za tymi chęciami, pobudkami w tym świecie materialnym, tym dłużej będzie w tym uwięziony w tym świecie materialnym, tak? I tylko poprzez. Takie powiedzmy nie zignorowanie, lecz poprzez taką transcendencję, tak, z tego materialnego, niż, z tej materialnej niższej natury człowieka, człowiek może się z, z powrotem uwolnić i stać się Bogiem, tak? Tak jest według hermetyzmu. I to jest według mnie ciekawe z takiej szerszej perspektywy, gdybyśmy naprawdę szukali uniwersalnego znaczenia, tak? Mamy człowieka, tak jak w Biblii, który jest stworzony na podobieństwo Boga, tak? Mniej więcej się zgadza, w hermetyzmie jest to bardziej powiedzmy rozbudowane. Mamy też, tak jak w innych prymitywniejszych, powiedzmy, wierzeniach, że człowiek został ulepiony w gliny, ale w wielu wierzeniach było tak, że było kilka różnych, czy raz, czy Prób stworzenia tego człowieka, że bogowie raz próbowali z jednego materiału tworzyć raz z drugiego, tak? I to według mnie może być metaforą do tego, co Demiurg zrobił. Może jak Demiurg chciał uwierzyć tego człowieka i tworzył to ciało materialne, to stworzył kilka takich ciał, które no. Nie były dobre dla tego jego celu, tak? Może jedno było z jakiegoś innego materiału, aż w końcu to z gliny, tak? Co może sugerować na tą ziemię, tak? Nawet Adam, pierwszy człowiek, to tam pamiętam, już dawno temu to badałem, Adam z jakiegoś tam języka z starożytnej Mezopotami oznaczał właśnie człowieka z gliny, ale ta glina oznaczała ziemi, tak? Że z Ziemi. Że to ciało zauważmy, czym jest nasze ciało, to tak naprawdę tym, co. Najpierw jadła nasza matka, powiedzmy, a później jedliśmy my, tak? Wszystko tak naprawdę pochodzi z Ziemi. To też jest, powiedzmy, taki wyższy rodzaj wiedzy, taka ukryta wiedza, którą współcześnie tak ignorujemy, tak? To takie, powiedzmy, oczywiste rzeczy, które są mało znane współcześnie, ale które są, no, takie, no, prawidłowe, tak? Więc jest możliwe, że to wszystko jest powiązane, tak? Że ten pierwszy człowiek, to stworzenie z gliny, ten demiurg i to wszystko. I to mi się jeszcze z czymś kojarzy, z powstaniem człowieka wiemy z genetyki, że człowiek powstał poprzez fuzję dwóch chromosomów. I ta fuzja nieprawdopodobna koincydencja tak jak to się mówi, taka koincydencja jak to, że tornado przez złomowisko przeleci i stworzy, tak, i stworzy działającego beinga. Tak. No, tak, dokładnie, to tak samo jak na stworzenie wszechświata. No wiem, mamy takie koincydencje, a co za nimi się kryje, czy jakaś wyższa siła, czy przypadek? Tak, to już inne pytanie. Ale mamy takie koincydencje i ta fuzja tych chromosomów też była taką koincydencją. I teraz pytanie, czy to też może być? w jakimś stopniu kreacjonizm, ale nie taki, że Bóg, tak, ten główny, tylko ten kreacjonizm jakiegoś Demiurga czy kogoś innego, ponieważ mamy właśnie takie koincydencje, niemożliwe przypadki, jak na przykład stworzenie człowieka i ta fuzja chromosomów, nie będę tu wchodził, bo to nie ten temat w ogóle posiada w sobie jeszcze więcej tajemnic. Jeszcze jedno, jeżeli ty kilka ciał było, tak? Bogowie raz jedno ciało próbowali, raz drugie. To co, jeżeli to jest też trochę metafora, to już tak trochę, powiedzmy, spekuluje oczywiście, do tego, że w historii z historii tak naprawdę panowania, anatomicznie rozwiniętego człowieka współegzystowało z nami pięć gatunków hominidów, tak? Czy nie pamiętam wszystkich, ale na przykład wśród nich był ten Homo Floresensis, ten hobbit, tak zwany, tak? Tak jak my sobie gdzieś tam żyliśmy, może w Afryce, może w innych regionach, tak samo tutaj w Indonezji, tak, czy tam na Filipinach, żył sobie ten. Hobbit, tak? Też człowiekowaty, też hominid, też inteligentny, też to nie była taka zwykła małpa, tylko on tworzył różnego rodzaju narzędzia, tak? Mieszkał w jakichś chatkach, nawet takich, w takich jaskiniach bardziej i on miał tylko metr wysokości, tak? Więc. My koegzystowaliśmy z różnymi takimi inteligentnymi, różnymi powiedzmy, no, hominidami, więc to, jeżeli to też jest taka aluzja do tych różnych prób stworzenia człowieka. No, kto wie, to mówię, tak spekuluję. Jednak hermetyzm posiada właśnie w sobie ogromne bogactwo. Tutaj jest i myśl filozoficzna, i myśl religijna tak naprawdę. i... Mówię, to cała tak naprawdę historia, no bo my się zatrzymaliśmy dzisiaj na, na renesansie, tak? Na ogromnym wpływie hermetyzmu podczas renesansu, tak? Ale potem przecież ty nawet u mnie na kanale opowiadałeś o Johnny Dee, tak? I o innych różnych okultystach, którzy czerpali z tego hermetyzmu. Czy ostatnio ja tak. mówiłeś u um... mnie. Mhm ostatnio mówiłeś u mnie o Biblii Szatana, tak? I mówiłeś, że Anton Lewej się trochę inspirował zakonem, tak? Hermetycz, hermetyczny zakon Złotego Brzasku, jeśli dobrze to mówię, tak, tak? Tak, tak? Więc ten hermetyzm tak naprawdę do dzisiaj. Dzisiaj ludzie ciągle mówią w kręgach ezoterycznym o Kybalionie, jakie to jest super, A mało... No niektórzy wiedzą, ale niektórzy nie wiedzą, że to już jest tak stara wiedza, tak? Że to już wszystko było, tak naprawdę. Już w platonizmie większość tego było już w starożytności tak, więc dlatego ten hermetyzm jest taki ważny i jeszcze dzisiaj na koniec, bo dzisiaj taki wstęp do hermetyzmu, jak też to w przyszłych odcinkach możemy trochę przechodzić do szczegółów, tak jak dziś trochę powiedziałem tak. o tym demiurgu i stworzeniu człowieka jeszcze na koniec powiem tylko o Hermesie Trismegistosie, tak jak mówię Hermes Trismegistos, połączenie Hermesa z Grecji, tak, i Totha, egipskiego boga mądrości ze starożytnego Egiptu i co jest ważne, na przykład ta nazwa po trzykroć wielki, ona jest tłumaczona na dwa sposoby, które również są ciekawe w zrozumieniu tego hermetyzmu. Z jednej strony jest, tłumaczono, że her, jest tłumaczone, że ten Hermes był największym kapłanem, filozofem i królem, czyli osiągnął tak naprawdę według starożytnych filozofów takie trzy największe powiedzmy osiągnięcia w życiu, że był i kapłanem, czyli ten rozwój religijny, duchowy, tak? I największym filozofem, czyli rozwój takiej myśli powiedzmy i największym władcą, czyli powiedzmy rozwój w sferze że tutaj społecznej, tak, więc ten Hermes był kimś wielkim, kimś, kimś poważanym, tak. A druga też ciekawa interpretacja jest taka, że Hermes posiadł trzy największe dziedziny wiedzy, jakimi, by jakimi była astrologia. Alchemia i Teurgia, czyli mamy trzy po trzykroć wielki. I to też ciekawe, ponieważ najprawdopodobniej najstarsze z tych tekstów hermetycznych zaczynały się od traktatów astrologicznych i alchemicznych, a później Przyszły, tak, inne różne tematy, więc to też jest ciekawe, a teurgia, jakby ktoś nie wiedział, bo astrologia, alchemia to pewnie większość wie, ale teurgia oznacza przywoływanie, ale nie jakichś bytów, tak jak ostatnio było o tych rytuałach, tak, satanizmu i innych, lecz przywoływanie dobrych bytów, tak, czyli np. jakichś aniołów, stróżów, tak, jakichś archaniołów, taki przywoływanie dobrych bytów. Co też trochę pokazuje, że ten hermetyzm ma w sobie dużo takiej pozytywności, takiej trochę nadziei, tak? Że człowiek ma w sobie boskość, że to nie jest człowiek tu tylko uwięziony, to nie jest jakieś NWO okropny świat, lecz my mamy wybór, tak? To my sami dajemy się tym pokusom niższego, naszego materialistycznego, tego zwierzęcego życia, i przez to jesteśmy coraz to bardziej uwięzieni mamy wybór, tak? Możemy osiągnąć wielkość, tak, możemy obalić całe zło i inne takie i. Jeszcze na koniec, czym jest zło według hermetyzmu? Zło jest brakiem światła. To też jest trochę takie z nadzieją, tak, że no właśnie jak gdzieś braknie światła, to jeżeli my jesteśmy tym światłem, jeżeli my będziemy dążyć do rozwoju wewnętrznego, nie tylko duchowego, lecz już filozoficznego, tak, do tego powiedzmy, co później nazywano oświeceniem, to jak my będziemy świecić tak jak to oświecenie mówi, tak, najpierw siebie oświecimy, dojdziemy do tej gnozy, a potem będziemy świecić na zewnątrz, to my tą ciemność to zło. Zawsze pokonamy, ponieważ to zło jest tylko brakiem czegoś. I to jeszcze na koniec się trochę przypomina, jak mówiliśmy o kosmologiach starożytnych Indii z tym dualizmem. Tak, że jeżeli jest wszystko, to tak naprawdę nie może być nic. Nasz wszechświat, ten, w którym mieszkam i cokolwiek, co wygląda, co jest takie, jak nasz, co tak działa, powiedzmy, nie może być bez limitów. Gdyby teraz nie było limitów, na przykład prędkości, tak, no to ten świat by nie wyglądał tak samo. Tutaj jest limit, tak, nasze ciało ma limity, materia ma limity, że tylko się formuje w dane rzeczy, bo gdyby nie miała limitów, to by się formowała we wszystko, na przykład, tak. Więc to jest to, że po prostu są te limitacje w naszym wszechświecie, musimy to zaakceptować, tak? I możemy zawsze je po prostu tą naszą wewnętrzną wiedzą oświecić, możemy zawsze to zło pokonać. I mam nadzieję, że to wszystko się naprawdę przyjęło naszym widzom i że na pewno wydaje mi się, bo tak jak na kanale mówiłem o hermetyzmie, wielu ludzi to inspiruje i dziękuję Ci Arturze, że mogłem dzisiaj się tutaj na ten temat wypowiedzieć. Cieszę się ogromnie, że przybyłeś. Ja tylko dodam jedną rzecz, że oczywiście odnośnie tekstów hermetyzmu, Ty wspomniałeś o korpus. Mi się to podoba w tekstach, że tam w zasadzie są dwa takie główne teksty hermetyczne, będę to jest kor korpus hermetyczny. I on dotyczy tak jakby filozofii, tych kwestii myślenia logicznych. Ale drugi to są tablice szmaragdowe, prawda? I te tablice mm, szmaragdowe bardziej dotyczyły już alchemii, takich tych tajemnych tam kwestii przerabiania to, co było sztuką alchemii, że najlepiej stworzyć sztuczne mm -hmm, złoto. Tak. To w ogóle było ekstra. Natomiast. Mm -hmm. <laughs> Jeszcze tam poruszyłeś temat dotyczący naszego Kopernika, to powiem tylko taką jedną podstawową rzecz, że właśnie dlatego wspominam o tych tablicach szmaragdowych, ponieważ zarówno korpus hermetyczny, jak i tablice szmaragdowe bardzo często były studiowane w epoce renesansu przez tak. wiele, wielu takich, no nazwijmy to delikatnie, mędrców, prawda? I szczerze mówiąc, nie ma jakichś takich jasnych dowodów, że nasz Kopernik coś tam szarpał z hermetyzmu i, i brał z hermetyzmu wyciągnął jakichś takich twardych, bitych dowodów nie ma. Mhm. Co jeżeli zaczniemy sobie czytać De Revolutionibus, y, prawda, y, Kopernika, to zobaczymy coś takiego, że jest duże prawdopodobieństwo, że on y, miał powiązania z hermetyzmem na płaszczyźnie kosmologii i, i filozofii, mhm. to jest podstawowa zasada, na płaszczyźnie antropocentryzmu, czy też troszeczkę, no bo kopalnik troszkę był wszechstronny, szczerze mówiąc, no nie? Mm -hmm. Też tam z duchowością miał jako kanonik fromborski pewne powiązania, to też czerpał troszeczkę w mistyce z hermetyzmu i tutaj jest sporo powiązań z hermetyzmem, natomiast tak jak mówię, no nie ma jakichś twardych bitych dowodów, mm -hmm. że on faktycznie kopiował hermetyzm, prawda? Ale ja cieszę kopią, się, bo ten się. jest taki taki bardzo sympatyczny i Temat hermetyzmu jest tematem większym, troszeczkę szerszym, grubszym, więc na pewno następnym razem do niego przejdziemy. Ja ze swojej strony ogromnie Ci dziękuję za czas poświęcony. Czekamy na Wasze komentarze i serdecznie pozdrawiamy Was. Również dziękuję i również pozdrawiam.